Witam Państwa dzisiaj w moim bardzo krótkim filmie wieczornym. Dzisiaj postaram się, proszę Państwa, zastanowić nad bardzo ważną sprawą. Bardzo ważną sprawą. Tych wiadomości jest bardzo dużo. Tutaj na przykład widzimy najnowszą wiadomość z Polski. Andrzej Duda na koronawirusa podobno zachorował, czy stwierdzono u niego. A więc też ważna wiadomość, która jak gdyby wpisuje się w pewien scenariusz. Proszę Państwa, dzisiaj postaram się z tych wszystkich informacji, które ostatnio czytałem, dostałem, czy w jakiś sposób przejrzałem, postaram się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi, proszę Państwa. Moim zdaniem, mówię to naprawdę osobiście, żeby nikt nie myślał, że to jest jakaś prawda i tylko prawda, to jest moje zdanie. Moim zdaniem elity całego świata, przynajmniej całego, może z wyjątkiem Białorusi, Północnej Korei, czy jeszcze jakieś tam Iranu. Wszystkie elity wiedzą o czymś, czego nam nie chcą powiedzieć. Dlaczego tak twierdzę? Twierdzę tak, gdyż prawie cały świat działa podobnie, a więc jest jakiś scenariusz. Te elity działają z ogromną determinacją, także widać, jak gdyby wiedziały coś, co jest tak ważne, że nie są w stanie tego scenariusza nie realizować. Musimy zauważyć, że ta cała korona oparta jest na faktach, no, które bardzo łatwo podważyć. No, nie ma jakiejś naprawdę wielkiej epidemii. Tych chorych jest mało, umierających naprawdę tylko na tą chorobę jeszcze mniej. Także tutaj wytwarza się pewną psychozę, której celem jest zatrzymanie nas w domach, celem jest, abyśmy nie mogli się zgromadzać. A jaki jest ostateczny cel? No to zaraz do tego dojdziemy. Najpierw, proszę Państwa, może zastanówmy się nad kilkoma faktami, bo tutaj są pewne fakty, które powinny nas na ten trop naprowadzić, o co tutaj wszystko wchodzi. No może zacznijmy od, tutaj wrzucę jeden taki, proszę Państwa, artykuł, który ujawił się dość dawno. Po co spółce Kulczyka system jaskiń? A więc Kulczyk przed swoją rzekomą śmiercią zakupił w Polsce cały kompleks jaskiń na dużym terenie. To jest zastanawiające, po co mu było tyle tych jaskiń. Teraz, proszę Państwa, jeżeli ja tu popatrzę na Niemcy, no to mamy ten lockdown obecnie w górach, w jednej miejscowości, w Niemczech tylko, w miejscowości, gdzie znajdują się bunkry Hitlera. Tam jest lockdown, tam ludzie nie mogą wychodzić, tam jest wszystko zamknięte. Proszę Państwa, również ogromny bunkier, który nazywają tutaj berlińskim lotniskiem, został ukończony niedawno w tym roku, a więc budowla, która trwała kilkanaście lat pod pozorem budowania lotniska, został zbudowany ogromny bunkier w Berlinie. Również Stuttgart 21, proszę Państwa, to drugi taki projekt w Stuttgarcie, gdzie budowano dworzec kolejowy, ogromny, ogromnie wielki dworzec kolejowy budowano, który nie miał żadnego logicznego udowodnienia czy jakiegoś logicznego związku z koleją, bo ten węzeł kolejowy stracił na jakiejś wydatności. Natomiast budowano, kopano bardzo głęboko. I po to, aby tam coś zrobić pod spodem. Wiadomo, chodzi o jakiś bunkier. Co dalej, proszę Państwa? Teraz jeszcze popatrzmy na przykład, co się dzieje w Turcji. Odnaleziono ogromne, całe miasta podziemne, nie tylko jedno, tutaj pisze 36 miast podziemnych starych, nagle dokopano się nagle do nich, nagle odkryto to, uaktywniono, proszę Państwa, a więc o co tu chodzi? Zaraz będziemy zbliżać się do tego, o co w tym wszystkim chodzi.
Dalej weźmy na przykład pan Roman Giertych, obecnie krótko zatrzymany, proszę państwa. On również sprzedał i pomógł Żydom kupić synagogę, ale również tam obok tej synagogi ogromne dziury, w których wary, których się kiedyś podobno nasi Słowianie chowali, także też ten ślad jest wyraźny w Polsce. Co dalej? Jeżeli przytoczę tutaj teraz może słowa z Etera, z takiego internetowego pana, który zniknął nagle z sieci, ale przed zniknięciem mówił bardzo ciekawe rzeczy. Mówił na przykład, że rosyjskie wojska zostały zaopatrzone w mundury, w których są niteczki z miedzi. No, nie wiadomo po co, ale dziwne. Cała armia rosyjska została wyposażona w nowoczesne mundurki z jakąś siatką miedziową. Mówił również Eter o tym, że są przygotowania do przekształcenia Wieliczki w jakiś wielki bunkier, że tam już było również kilkanaście różnych delegacji, nie tylko polskich, które są bardzo zainteresowane. Może, proszę państwa, teraz w aspekcie historycznym spojrzymy na tą sprawę. Na tą sprawę, a więc jeżeli chodzi o jakieś katastrofy, jakieś katastrofy czy kataklizmy, powiedzmy, jakieś dżumy, tu mamy na przykład, co my tu mamy, proszę państwa? Zaraz państwu coś pokażę. Bardzo ciekawego. Otóż ostatnia dżuma tutaj znalazłem. Jest wypis tych wszystkich, proszę państwa, wielkich epidemii. Ostatnia epidemia, taka naprawdę wielka na całym świecie, była krótko przed inwazją na Polskę Krzyżaków. A więc gdzieś tak w 1350 roku była jakaś wielka katastrofa. Mówią, że to był czarny pest, czarna dżuma w 1350 roku. Wtedy to wygoniliśmy tych piastów właśnie z Polski. Wtedy to Polska odżyła, ale zaraz potem ruszyła krucjata na Polskę. Charakterystyczne, że w tym czasie, proszę państwa, był tak zwany też, w tamtych latach był tak zwane oziębienie średniowieczne, a więc nagle temperatura spadła do tego stopnia, że kilka lat był Bałtyk zamarznięty i po Bałtyku można było chodzić w te i we w te. Były knajpy na mapach, są oznaczone, a więc dziwnym zbiegiem okoliczności nastąpiło nagłe oziębienie. A więc co tu trzeba powiedzieć, że takie nagłe oziębienie nie mogło być czymś naturalnym, długofalowym, tylko musiało być czymś wywołane. Podobnie jak inna taka dżuma 700 lat wcześniej, gdzieś koło 700 roku, trwała dość długo. Podobne rzeczy się działy. Nagle stało się zimno i co jeszcze najdziwniejsze, proszę państwa, historycznie rzecz biorąc, dokopano się do pewnych rzeczy i okazało się, że w tamtych latach nie tylko ludzie umarli, ale również całe miasta zostały rozwalone. Także mamy tutaj jakiś ślad historyczny, że równolegle do tych zaraz działo się coś niedobrego, bo całe miasta zostały zburzone. Tak. Teraz sięgnę jeszcze bardzo, bardzo daleko historycznie, proszę państwa, do okresu Noego, do okresu, kiedy był wielki potop. I chcę powiedzieć, że co tam w Biblii nawet pisze, że ten wielki potop był jak gdyby mu znany, że nastąpi, a więc Pan Bóg ostrzegał Noego, żeby szybko budował arkę,
ale co dziwnego, co najdziwniejszego, ciągle poganiał go, jak gdyby nie mógł tej daty przestawić. Także tutaj jakieś siły boskie, czy stworzenia boskie również wiedziały, że nastąpi kataklizm, ale nie były w stanie tej daty przesunąć i nawet Noe dostawał z nieba, spadały jakieś części do tej arki, bo Pan Bóg mówił, że ten nadchodzi, ten kataklizm nadchodzi i musi się pospieszyć, ale nie był w stanie tego kataklizmu przesunąć. Również za czasów, proszę Państwa, faraonów wiedziano o pewnych rzeczach, straszono ludźmi zaćmieniami słońca, pewne rzeczy potrafiono już wtedy przewidywać, cały ciemny naród nie wiedział o tym, ale elity wiedziały, że coś nastąpi, tak jak mówię, faraonowie wykorzystywali wiedzę, aby całe podległe im towarzystwo trzymać w ryzach. Dlatego teraz też przejdę do mojej zasadniczej teorii i mojego planu na to, co się teraz dzieje. Proszę Państwa, a więc moim zdaniem i tylko moim, elity wszystkie na świecie wiedzą, że nastąpi katastrofa. O tej katastrofie mówił Lalak, że jest to pewnego rodzaju cykliczna historia, która się powtarza co 676 lat. Mówił o tym również doktor Franz Zaleski i on tu wyraźnie powiedział, że są znaki, że w tamtych latach właśnie cyklicznie tutaj jesteśmy bombardowani przez jakieś meteoryty, które wywołują coś w rodzaju zimy nuklearnej. Wszystko zostanie zbombardowane, zbite. Mi wydaje się osobiście, że właśnie nasze elity wiedzą o tym, że takie coś nastąpi i zostały o tym poinformowane. I teraz co się dzieje? No, problem polega na tym, że nie da nas się ewakuować wszystkich, że gdyby powiedziały tą prawdę, no to nastąpiłaby panika. Wszyscy by próbowali uciekać gdzieś, chować się, a tych bunkrów jest bardzo mało. Tych bunków, tych miejsc do schowania się jest bardzo mało. Oni wiedzą o tym, dlatego chcą nas do końca trzymać w domach, do końca jeszcze zwiększą troszeczkę te represje, żebyśmy siedzieli w domach po to, żeby się właśnie spokojnie gdzieś ewakuować na ten okres, który nadchodzi. No nie jest to ładna historia, ale przypuszczam, że gdyby powiedzieli, no to co, cała Europa by musiała gdzieś uciekać. Jest to scenariusz również niedobry. Ja tylko przypuszczam, że stoimy o krok przed wielką katastrofą i te całe przygotowania, te bunkry, te wszystkie budowle, te nagłe ucieczki tych wszystkich prominentów gdzieś w okres kwarantanny. Proszę Państwa, to wszystko świadczy, że za tym stoi jakaś wiedza. Oni prawdopodobnie zostali poinformowani. To astrolodzy potrafią to zobaczyć. Ktoś o tym wie. To się dzieje cyklicznie, tylko nikt o tym nam nie chce powiedzieć. Tak jak mówię, miejmy nadzieję, że będzie inny scenariusz, ale według moich faktów i według mojej oceny na dzisiaj stoimy przed wielką, wielką kosmiczną katastrofą. Oby tak się nie stało. I to tyle. Na razie.